córka Jana i Marii z Nawrockich, wcześniej osierocona przez ojca. W latach 30. z matką przeniosła się do Mielca. Absolwentka Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia Stanisława Konarskiego w Mielcu. Maturę zdała w 1935 roku. W 1939 ukończyła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i otrzymała tytuł magistra. W lipcu i sierpniu 1939 roku uczestniczyła w kursie przysposobienia wojskowego kobiet w okolicach Wisły na Śląsku. 28 sierpnia powróciła do Mielca i została mianowana komendantką przysposobienia wojskowego kobiet. W czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku organizowała pomoc humanitarną. Wycofująca się przez Mielec grupa oficerów 3 Pułku Strzelców Podhalańskich powierzyła Jadwidze Jawor na przechowanie sztandar pułkowy. Po wkroczeniu Niemców wyjeżdża do Krakowa, gdzie została zaprzysiężona do Służby Zwycięstwa Polski. Powierzono jej zadanie prowadzenia działalności wywiadowczej oraz utrzymania łączności pomiędzy Mielcem a Krakowem. W czasie okupacji hitlerowskiej pracowała początkowo w firmie handlowej Rolnik, a następnie w niemieckich zakładach lotniczych w Mielcu. Znając dobrze język niemiecki, pozyskiwała bezcenne informacje o niemieckim lotnictwie. Między innymi przyczyniła się do wykrycia niemieckiej fabryki części samolotowych koło Wiednia, które niedługo potem zostały zbombardowane przez lotnictwo alianckie. Zawiewa szybki śnieg. Nie nam żałować gryzi piórką i gładzić ich zmiezdioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten trop wilczy. Dziękuję. Andrzejku. Rodziny, szczęście. Tak jak Jadwiga Jawor umierali w nędzy, w zapomnieniu. Dziękuję, że pamiętacie o nich i na mieleckiej ziemi ta pamięć jest żywa. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze nieraz przyjemność i przywilej w takich uroczystościach brać udział, gdzie kolejne dęby na tej polanie będą przypominać potomnym o wielkich Polakach, o których niestety ojczyzna przez jakiś czas zapomniała. Dziękuję serdecznie. Wspaniałego, tej wspaniałej postaci, wspaniałego człowieka, ojca, męża i żołnierza jest bardzo dobrą lekcją historii dla nas i dla tych, którzy będą czytać te wzruszające słowa i biografię tego wielkiego syna Polski. Dziękuję, panie pułkowniku. Cześć i chwała! Bohaterom! 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 Dziękuję serdecznie. Uroczystości uważam za zakończone. Nie sądzę, żeby był to okres. Doczekamy się czasów, że ta zniosła cecha naszego narodu będzie przemijać.